i czarne spodenki rzecz jasna. Zaczynamy latające kolano hejtera, ale zdecydowanie za nisko. O, już ależ... pierwsze zderzenie z siłą Natana. Nie ma kopnięć, nie ma soccer kicków, uważamy. Tak sędzia potraktował to jako potknięcie. Hejter zaczyna bardzo mocno, ale musi pamiętać, że Natan waży dużo więcej i jego pięści też powinny tyle ważyć. A czwarty low kick teraz ze strony hejtera. Piąty, szósty, siódmy, jak ósmy, dziewiąty, dziesiąty, jedenasty, dwunasty. Co tu się stało? Cały czas pika kółko na padzie, zdecydowanie tak. Zacięło się. Hejter. Za to kochamy walki freak fightowe. Ale idą, panowie. Idą naprawdę mocno od pierwszych sekund. Chyba palec w oko, tak jest. Ajajajaj. Czy to drugi raz będzie taka sama sytuacja w przypadku hejtera? Ba, to samo oko, w które uderzył hejter wcześniej. Oj, napuchnięte, napuchnięto to. Wygląda to dobrze. Natana. Ma sporo czasu. Przypominam, regulaminowo 5 minut. Zobaczmy. Musi poczekać. No jajajajajajaj. Boli od patrzenia. Zdecydowanie ta dłoń była wyprostowana, palce skierowane w oczy Natana Marconia. Przewinienie. Natomiast jestem przekonany, że jeżeli nawet ta walka by się zakończyła, to i tak ta seria low kicków zostanie wiralem w internecie. Kto tak robił w historii, żeby stanąć i zadać 8, 10 low kicków? 12 chyba było, więc myślę, że... Ale można było się pogubić w tym liczeniu, bo naprawdę seryjnie wyprowadzał te kopnięcia low kicki. Natomiast... Chyba lubi po prostu panowie bić rekordy w Fame MMA. Tu 7 sekund knockout, tu 12 low kicków. I było też polowanie na latające kolano, tak? Bo przecież tak chciał rozpocząć ten pojedynek, ale jest gotowy. I tak zaczął z Ferrari, tak za co bardzo szybko ucierpiał. Jeszcze raz będzie taka sytuacja, odejmę ci punkt, tak? Słyszymy bardzo stanowcza reakcja sędziego Szymona Bońkowskiego. Jeszcze jedno takie przewinienie, odejmujemy od razu punkt. Teraz low kickami zaczyna Natan. Ale lewy Natana! Siadło, i będzie siadło, pierwsze liczenie podczas tego pojedynku. Mówiliśmy o tym, panie i panowie, że tak to właśnie wygląda w historii hejtera. On albo szybko wygrywa, albo szybko przegrywa. Zawsze dużo się dzieje. Ale to jest też efekt tej dysproporcji warunków fizycznych. 14 kg różnicy to jest naprawdę sporo. Idzie za ciosem Natan Marconi. Ale bomby doszły do głowy hejtera teraz, ale oddaje też hejter prawym. Faktycznie widzimy duży awans umiejętności u Natana w przeciwieństwie do poprzednich walk. Hejter ratuje się ucieczką. Dużo chaosu, zamknięty na siatce. I kolejny raz piękna akcja Natana Marconia. Ale gdzie tu jest garda? Hejter chyba zapomniał w ogóle, Natan też, ale hejter tutaj w ogóle nie trzyma żadnej gardy. Rozpuścił wiatraki i czy będzie kontynuacja walki? Czy powróci do pojedynku? Chyba już nie ma ochoty. Tak, to koniec starcia. Hejter nie chce walczyć dalej. Koniec! Zawiedziony narożnik hejtera po tej decyzji. Dlaczego nie powrócił do pojedynku? Dlaczego